Sylwia Bomba trafiła do szpitala. Internautka, może będzie mały Collins. Tak odpowiedziała. Sylwia Bomba znów znalazła się w centrum uwagi swoich obserwatorów. Spekulacje na temat potencjalnej ciąży celebrytki nasiliły się po jej niedawnych publikacjach ze szpitala. Internauci nie zawahali się zadać bezpośredniego pytania o możliwą ciążę. Tak im odpowiedziała. Sylwia Bomba zdobyła popularność dzięki programowi Gogglebox. Od ponad roku związana jest z przedsiębiorcą Grzegorzem Collinsem. Fani pary nie mogą się doczekać, aż zakochani zdecydują się na wspólne potomstwo. Sam Grzegorz opowiadał ostatnio o tym w wywiadzie. Myślimy cały czas, czekamy na Jurka, zawsze chciałem mieć syna, jesteśmy z Sylwią razem 9 miesięcy, mamy Tosię, ja mam dorosłą córkę, więc to musi być poważna, dorosła decyzja. Jeśli byłaby ona teraz, to możliwe, że byłaby za szybko. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy się dotrzemy, mówił w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Sylwia Bomba trafiła do szpitala. Internautka, może będzie mały Collins. Tak odpowiedziała. Sylwia Bomba nie pozostawiła miejsca na dalsze domysły. W odpowiedzi na bezpośrednie zapytanie jednej z obserwatorek, czy może spodziewać się małego Collinsa, celebrytka zdecydowanie zaprzeczyła, dołączając do swojej odpowiedzi zdjęcie, na którym widać jej płaski brzuch. Wspomniane zapytanie pojawiło się w trakcie sesji Q&A, którą Sylwia Bomba przeprowadziła na swoim profilu społecznościowym. Wcześniej informowała o pobycie w szpitalu, co stało się pożywką dla plotek. Jednakże, szczegóły dotyczące jej zdrowia pozostają nieujawnione, gdyż gwiazda odparła zapytanie o przyczyny wizyty w placówce medycznej z dawkowym komentarzem. Już wszystko alright, dbajcie o siebie w tym całym biegu i szaleństwie. Sylwia Bomba i Grzegorz Collins to jedna z par, która regularnie wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Ich związek, obchodzący niedawno pierwszą rocznicę, jest często obiektem spekulacji i dociekań ze strony fanów. Celebrytka nie ukrywa jednak irytacji wynikającej z ciągłych pytań o ciążę, co wyraziła w swoim ostatnim poście, cytując wiadomość od internautki, no, dodę gwiazdka gwiazdka Y, niedługo będą ci zaglądać. Już zaglądają do macicy wiecznymi pytaniami o ciążę, odpisała.